Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gościnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj tym gościem jest Monika Falkiewicz, prezeska Fundacji Ekopatrol Dolny Śląsk, którą witam serdecznie. Dzień dobry, pani prezes. Witam pani Barbaro. Moniko. Fundacja Ekopatrol Dolny Śląsk, czym się zajmuje, co robicie? Jesteśmy fundacją, która od 2015 roku działa na rynku dolnośląskim, ale nie tylko, w zakresie gospodarki odpadowej i wszystko, co się z tym wiąże. Od edukacji, warsztatów, pikników, wspieramy różnego rodzaju firmy, żeby właśnie edukować, że segregacja jest ważna, ale też wspieramy gminy i firmy działające w branży, żeby ta gospodarka odpadowa była jak na najwyższym poziomie, zgodna z prawem, żebyśmy osiągali te pułapy, które stawia nam Unia, jeżeli chodzi o stopień segregacji. Jeżeli gminy mają problem z firmami nierzetelnymi, no to wtedy fundacja pomaga wyjaśnić taką, że tak powiem, nieciekawą sytuację, pomóc danej gminie, no i trochę też zobligować firmę do przestrzegania prawa, umów różnego rodzaju. Robimy też szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie nowelizacji prawnych, patologii w gospodarce, jak się ich wystrzegać. Zapraszam oczywiście na stronę fundacji www.fundacjaekopatrol.pl i na naszego fanpage'a na Facebooku. Tam też takie informacje, co się dzieje, co monitorujemy na bieżąco, pojawiają się. Jasne. No to jest jedno z najbardziej takich męczących problemów w tej chwili, ale z tego co wiem, i to będzie temat naszej rozmowy, wzięliście się też za bawienie mieszkańców Wałbrzycha, bo oto w minioną sobotę na rynku w Wałbrzychu odbył się piękny festyn. Wakacyjna sobota i tych sobót będzie więcej. Co się działo na tym pierwszym pikniku i skąd taki pomysł, żeby fundacja, która się zajmuje trochę innymi zagadnieniami, wzięła sobie na cel organizację dobrej zabawy dla mieszkańców? Może od początku. Projekt Cztery Soboty Wakacyjne w Rynku Wałbrzyskim powstał przy współpracy z ekopraktyczni.pl, Aldoną Ziółkowską-Bielewicz, która jest prezesem zarządu firmy Hornet 4 i Małgosią Byślerzewską, naszą redaktor naczelną. Zawsze chciałyśmy, żeby ten nasz Wałbrzych tętnił życiem. Rozmawiamy z prezydentem. Zwłaszcza centrum. Tak, zwłaszcza centrum, zwłaszcza rynek, który jest przepiękny. Rozmawiamy z prezydentem, rozmawiamy z Wydziałem Rewitalizacji, któremu najbardziej też zależy na tym, jak to zrobić. No i udało nam się wymyślić taki projekt, jak te właśnie cztery wakacyjne soboty, który ma na celu zachęcenie ludzi do przybywania w tym cudownym miejscu. Żeby po prostu przyszli do tego rynku. Tak, żeby przyszli, pobawili się z nami, powspominali. Ale musi być co robić, prawda? Tak, dlatego też nie chcemy, żeby te wakacyjne soboty były monotonne. Każda z nich ma inny temat. Przewodni, inne rzeczy się na niej dzieją i myślę, że też do różnych grup społecznych będziemy przez to również docierać. A co na tej pierwszej się działo? Jaki był temat przewodni? Pierwsza, która była teraz w minioną sobotę, 20 lipca, to była sobota w stylu retro. Cudowny temat, pełen melancholii i wspomnień. Tak było widać na zdjęciach, pięknie przebrane stylowo panie. Tak, była fundacja Mela z nami i panie z tej fundacji, które przebrały się właśnie w te lata 50., 60. Cudowne kobiety, odważne, które tańczyły w centralnym miejscu rynku, zachęcały gości, którzy się pojawili do tego, żebyśmy się wspólnie bawili. Ale poza takimi wspomnieniami modowymi. Były samochody w stylu retro, do których mogliśmy wsiąść, tak, zrobić sobie zdjęcia. Tak, mamy tutaj paru takich kolekcjonerów. Tak, nasze gwiazdy wałbrzyskie, Justyna Medeksza i Michał, którzy śpiewali nam te stare kawałki, którzy czarowali uczestników swoim głosem. No jak jest wykonanym. Muzyka, to już jest tak. No i oczywiście stare piosenki. Tak, i w międzyczasie ten taniec, do którego zapraszaliśmy uczestników i to, co mnie cieszy, to, że no wiemy, że ludzie nie lubią być na piedestale, nie lubią być w centrum, szczególnie w biały dzień, a tutaj nie było takich ograniczeń. Wszyscy się bawili, starsi, młodsi, dzieci. Wspominaliśmy Aldona Ziółkowska-Bielewicz, która prowadziła wspólnie ze mną tę sobotę. Jest Wałbrzyszanką, więc zapraszała do tych wspomnień. Co wtedy było w rynku? Jakie lokale? Jakie wydarzenia, które... No i to było o czym opowiadać, bo sama
słyszałam, tak, że tu tak, się działo dużo. Tak, tak, więc... Czyli cudowny, wszyscy się dobrze bawili. Bardzo dobrze. Zakończyło się cudownym dancingiem w klimacie muzycznym właśnie retro. Trochę młodzieżowej muzyki też puściliśmy, bo tak jak mówię, tych młodych ludzi było też co niemiara, więc cieszymy się. Naprawdę wydarzenie było wyjątkowe. To taki pierwsza sobota i ogromny sukces. Mamy nadzieję, że kolejne trzy to będą jeszcze większe sukcesy. Czyli jeszcze większe zainteresowanie. Udana pierwsza impreza, udana, dobry początek został zrobiony. Czyli co? 10 sierpnia teraz będziemy się bawić. Tak, jaki tym razem temat będzie tym królował? Tym razem 10 sierpnia również na rynku. Spotykamy się od 18:00. Będzie sobota w stylu slow. Czyli to, pomalutku. Pomalutku, Slow Sunday, taki tytuł, taki temat soboty. Będzie wegańsko, będzie wegetariańsko, ale też trochę egzotycznie. Będzie muzyka reggae, muzyka na gongach, będzie yoga. Czyli to wszystko, co dziś jest modne, jeśli chodzi o ten nasz świadomy styl życia, wyciszenia się. Będziemy oczywiście zapraszać do te lokale, że tak powiem, śródmiejskie, do wspierania nas, pokazania się z tą swoją ofertą slow, bo dziś każdy klient lubi mieć wybór. Chcemy, żeby były poczęstunki owocowych, warzywnych, przekąsek, soków. Czyli wszystko zdrowo. Zdrowo, w spokoju, ale nie nudno, broń Boże. Więc kolejna sobota to też trochę w innej odsłonie, ale zakończymy również muzyką w takich klimatach reggae, gong. Czyli relaksacyjnie. Tak, dokładnie. Salsa, samba, będzie się działo, będzie tanecznie, pięknie. Więc zapraszamy wszystkich. Pojawcie się, drodzy Państwo, jak macie tylko wolną chwilę. Sobota, 10 sierpnia od 18:00 w rynku zaczynamy. Pani Moniko, no i potem 18 sierpnia mamy tu w Wałbrzychu bardzo dużą imprezę, mianowicie półmaraton Toyota, a termin kolejnej wakacyjnej soboty wypada 17 sierpnia. Czy to się dało jakoś pogodzić? Czy to ktoś tu musiał zmienić terminy? Czy wszystko Nie. będzie tak, jak było zaplanowane? Wszystko będzie tak, jak było zaplanowane. Z Wydziałem Rewitalizacji współpracujemy i wymieniamy się takimi informacjami ważnymi. I tutaj akurat ta sobota 17 będzie zorganizowana na Placu Rycerskim. Tu, gdzie mamy parking, zostanie on zamknięty i tam odbędzie się cały event. Nie chcemy kolidować z przygotowaniami, a przy takim dużym wydarzeniu jak ten maraton tego trochę będzie. Tak, bo tam będzie, tak, będzie budowana tak, pewnie tak, jakaś już trybuna dla maratończyków. Będziemy się widzieć na Placu Rycerskim od 15:00 tym razem do 19:00 i to będzie na sportowo. Na sportowo. To bardzo to dobrze koreluje z tą imprezą, która jest następnego dnia, czyli z tym półmaratonem. Cieszymy się bardzo, bo tak naprawdę nie było to nigdy zgrane. Projekt wyszedł sam. I tak nam się to zgrało akurat, że pięknie. Czyli zaczynamy się przygotowywać w sobotę, rozgrzewka. Może się jakiś też maratończyk tam objawi. To myślę, że jak najbardziej. Jeżeli sport, wakacje, ruch, jasne. Tym bardzo bardziej tego 18 maraton, nie może zabraknąć sportowców wałbrzyskich. Zaawansowanych, mniej zaawansowanych. Będą też zachęcać do uprawiania. Tak, tak, tak. Tutaj będziemy zapraszać klub Fitness World, który nas wspiera w wielu naszych projektach, czy to przy piknikach ekopraktycznych, które robimy dla miasta Wałbrzycha, czy w akademiach dla kobiet, gdzie mówią właśnie o zdrowiu i o wpływie aktywności fizycznej na naszą urodę, na zdrowie. I tutaj oni nas będą też wspierać, jeżeli chodzi o zumbę, jakieś zawody sportowe, konkurencje drużynowe. Może się chociaż parę osób zachęci do tego, żeby troszkę ja się wierzę, ruszyć, ja wierzę w to, tak. że... Jak się pokaże, jak się zobaczy na własne oczy tak. i efekty, te szczupłe sylwetki, sprawne takie, to... Ja osobiście mam przyjaciela, który wiele lat temu zmagał się z nadwagą, potrzebował takiego bodźca i osoby, która go pociągnęła, pchnęła, pokazała... I powie, jak to zrobić. Że nie trzeba się wstydzić duszy, wstyd to nic nie robić... A zacząć tak. każdy może. Dziś jest zdrowym, szczupłym, aktywnym człowiekiem, który angażuje się, organizuje Oczywiście. Sam różnego rodzaju sportowe eventy, więc myślę, że Oczywiście. Takie przykłady są nam potrzebne. Jasne. Drodzy Państwo, wszystkich sportowców, profesjonalistów, biegaczy, amatorów zapraszamy. Początkujących. Tak, dokładnie. No Jasne. I oczywiście nasze kobiety z Wałbrzycha i nie tylko, które kochają zumbę.
które kochają tak, te zajęcia grupowe. Tak, jest duża grupa miłośniczek, to tak, prawda. Tak, będziemy tańczyć na tym placu rycerskim zumbę, będziemy uczyć, będziemy pokazywać, że się nie ma czego bać. Tutaj są ludzie i mężczyźni, i kobiety w różnym przedziale i wcale pani, która ma 50 plus czy 60 plus, często tańczy, może się nauczyć. Często ma lepszy dryk i tańczy lepiej tą zumbę i zaraża swoją energią niż nastolatki. Mhm. Pani Moniko, no i zmierzając do końca, jeszcze nam została sobota 24 sierpnia. Co na zakończenie wakacji? Na zakończenie wakacji wracamy do samego rynku i od tej godziny 18 do 22 bawimy się muzycznie. Sobota muzyczna. No zapraszamy tak. Wszystkich chętnych wokalistów, zespołu, ale nie jeszcze mówię tu... Można wystąpić po prostu. Oczywiście. Wystarczy, że ktoś do nas teraz, jeszcze jest na to czas, zgłosi się na Fundację Eko Patrol, czy poprzez Facebooka, czy poprzez stronę, że chciałby wystąpić. Nie mamy tutaj żadnych przeciwwskazań. No, zapraszamy proszę, wokalistów, mieć tutaj zapraszamy znów. Zespoły. Mam talent. Tak, taki nasz trochę mam talent, gdzie trochę mniejsze odsłonie, ale bardziej w klimacie ale wakacyjnym. Też mogą być świetne efekty. Tak, oczywiście. Tu myślę, że to będzie właśnie ten taki przełom różnego rodzaju muzyki, różnego wieku, bo nie ograniczamy ani wiekowo, ani typem muzyki. Każdy, kto chce, kto ma talent, kto ma umiejętności, małe doświadczenie, bo to nie jest typ konkursu wokalnego, coś ci się uda albo nie uda. Oczywiście. Ale chcemy, żeby właśnie nikt nie będzie uczestnicy się przy tym bawili. Mhm. Oczywiście zobaczyli, poznali te nasze gwiazdy, ale nie celebrytów, tylko gwiazdy lokalne, które powolutku wkraczają na tę scenę. Na bardzo dobrym poziomie. No i oczywiście zakończymy przy współpracy z pubem Vegas, również takim dancingiem, ale to już w różnym stylu muzycznym. Pobawimy się do 22 i koniec wakacji. I zadowolenie, wrócimy do domu. Pani Moniko, tam nie ma żadnych biletów, wstępu, żadnych opłat. To wszystko jest bezpłatnie dostępne dla każdego. Dokładnie. Tutaj przy współpracy z Wydziałem Rewitalizacji i z panem prezydentem Romanem Szołomejem nie chcemy tworzyć projektu, który miałby pociągać jakieś koszty od uczestników. To właśnie dla Wałbrzyszan jest ten projekt, te cztery soboty wakacyjne, żeby zobaczyć, że rynek jest przepiękny, bo jest mało takich rynków w miastach dolnośląskich, no, to gdzie one tak wyglądają. Tak, będziecie musieli potem znów organizować nadal zimowe, jesienne, wiosenne soboty. Pani Basiu, nie mamy przeciwwskazań. Jasne. Fundacja chętnie... No mieszkańcy na pewno się ucieszą. Tak, oczywiście. Tak. Tutaj był przykład tej pierwszej soboty. Kolejne, mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. Cieszy nas to, że to są takie, że tak powiem, różne weekendy i ten okres wyjazdów wakacyjnych. Jak ktoś może być teraz, to będzie. Jak nie może to być, przyjedzie to będzie na następną sobotę. I oczywiście. Pani Moniko, bardzo, bardzo dziękuję za te wspaniałe informacje. Zachęcamy Państwa do udziału w wakacyjnych sobotach na Wałbrzyskim Rynku, a opowiadała nam o tym pani Monika Falkiewicz, prezeska Fundacji Eko Patrol Dolny Śląsk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani Basiu. Jeszcze pozwolę sobie jeszcze raz zaprosić wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, niezależnie od wieku, niezależnie od aktywności, do udziału w każdej kolejnej sobocie. Prowadzimy te soboty przy współpracy z Aldoną Moziłkowską-Bielewicz i Małgorzatą Beślerzewską z ekopraktyczni.pl. Edukujemy, bawimy się, drodzy państwo, bądźcie z nami, bo to dla was jest ta sobota, ten weekend wakacyjny. Nie może was zabraknąć. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.